Cześć Kruszynki, z tej strony Lisu, aka Masters 15. A to jest Zagrajmy w Cry of Fear. I teraz tak. Skończyliśmy na Mühlenberg Mental Hospital. Nie? Mam nadzieję. Okej, okay, w recepcji save. Szczerze wątpię, żeby mogło być już gorzej niż po tym lesie. Choć wnioskując po dźwiękach, będzie kurwa równie dobrze. Lewo, prawo, lewo. Tam. Jesteśmy tu. No tu będą przeciwnicy jak chuj. To nawet nie ma co się łudzić, kurwa. Tak próbuję, kurwa, wiecie, taktyczny clearing tych pomieszczeń robić, żeby nic nie mogło mnie za bardzo zaskoczyć. Strasznie rozbudowana, kurwa, lokacja mam. No smoking, ta. W szpitalnej toalecie się działy różne rzeczy. Znaczy, nigdy nie byłem w szpitalu. Ale wiem, że open the gate blocking staircase. Needs electricity? Probably, kurwa. Dzięki za podpowiedź, Simon, mordo sztosie. No chodź, kurwa. Chodź, kurwa. Za jakie, w ogóle... W ogóle szanuję za taką ilość różnych opcji dialogowych względem zamkniętych drzwi. The door is locked, the door won't budge, the door is jammed. To naprawdę się szanuje. Chodź, kurwa! Śmieciu jebany. Zobaczył, kurwa, jak się drze prawdziwy profesjonalista, kurwa. Ale nie chcę teraz się drzeć, bo kurwa mi to jest, nie? Dobra. Nie, szczerze mówiąc, jak się dowiedziałem, że Andrzej Ziejek przeszedł tą grę, to tak mi trochę się, szczerze wam powiem, w piździe mokro zrobiło, bo jakby nie patrzeć, Andrzej jest bardzo spokojnym zagrajmerem, a tu proszę, taki kurwa siermiężny horror se przeszedł. Ja na przykład w tym lesie to były momenty, że strałem. Nie powiem. Aha, czyli chyba będziemy musieli zejść na dół, słuchajcie. Na to wychodzi. Proszę bardzo. Jacy przeciwnicy raczej nas będą tym razem słuchać? Ok, mogę tu wejść. Zaraz wracamy w to miejsce. Dobra. No nie powiem, że trochę mi serducho skacze. Te, to są te, kurwa, schody z Rainbow Siege'a na tej mapie, tej francuskiej ambasadzie. Identyczne są. No niech mi już coś wyskoczy na ryj, please, kurwa. Electricity i boss. Okej. Okay. No Rainbow Siege, no słuchajcie, no nie ma innej w ogóle opcji. Także ten, jakie przyszłe serie na YT? O kurwa, latarka. Te, to może dajmy ją sobie pod trójkę i teraz zróbmy jedynka, trójka. Bardzo dobrze. Okej, 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 rozumiem. Teraz tak, to... aha. Czy nie, zaraz. Aha. Dobra. I one chyba muszą być wszystkie w jednej... Dokładnie, kurwa, zawodowo. Locate the door. Co? Co jest, kurwa, no? Spokojnie, guys. O przyszłych... Gdzie jestem? Aha, to to samo miejsce. O przyszłych seriach to sobie pogadamy innym razem, bo na razie nie mam kurwa żadnego pomysłu. Co najwyżej może jak Andrzej teraz to oglądasz, to mi napisz, czy masz Left 4 Dead 2. A kurwa, ja to muszę zaj...
co to kurwa jest? Ja się... Szczerze to jeszcze nie wiedziałem, że takie kurwa gówna jej z brzucha wychodzi. No chyba... Nie, zaraz, to dobrze, to dobrze. Wow, 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 nie, 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 don't do it, don't do it. Don't do it to me, kurwa. Please, 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 please. Halo. No. Chuj bombki strzelił, no kurwa Glocka mi ciepało, kurwa, w te. Glocka mi kurwa wjebało, no. Dobra. Ha, ha, ha! O kurwa! No to jedziemy z kurwami! Teraz jest tylko tak. Łyczka i... O kurwa! Weź tą kurwa gumipałę ode mnie, człowieku. Oh yeah, baby! Kurwa, żyjemy! Żyjemy w chuj. Zaraz, zaraz, ja tu mam tego Glocka. Teraz. Aha, bo ja nie mam baga. No nie potrzebuję jeszcze, więc niech leży. Jeszcze nie potrzebuję, więc okej, okay, spoko. Później sobie zbierzemy. Wchodzimy sobie teraz tu. Mam broń, to już kurwa mają przejebane. Ej, gdzie w szpitalu są kręgle, wy mi powiedzcie? There's something strange about Dr. Purnell. Dr. Purnell? Could it be? Ha! No dobra. Mydełko. Fap, fap. Nie, teraz to... Szczerze... Dokładnie. Dziękuję. Elegancko. Żadnej oszczędności amunicji, ludziska, napierdalamy ile wlezie. Tylko teraz pytanie, czy coś tu jest, co nam się przyda. Wychodzi na to, że to pomieszczenie było bez sensu, a... To wychodzi na to, że tak. No bo, czego on tu pilnował? Niczego. Regler, jakim to jest języku? Moim zdaniem to jest jakiś właśnie skandynawski, jakiś norweski, jakiś coś, coś w tym stylu. Dobra, wbijamy sobie. The fire doors are sealed shut. Okej. Dobra, podsumujmy fakty. Boisko? To na pewno nie jest szkoła? Czego tu? The fire doors are sealed up. No to proste. Nie? Dobra, czyli po co my tu przyszliśmy? Tak zasadniczo to przyszliśmy tu po broń. Okej, no to teraz se pójdźmy na górę. To były te drzwi, to one są nam do niczego niepotrzebne. Wróćmy tędy. Prawda? Elegancko. Dobra, gra się nie skraszowała. Dobrze, dobrze, dobrze. Chodź szybko. Nie, okej. Okay. Szacunek. Szybko. Elegancko. Dobra, mamy to. I jedziemy. Teraz to wiesz. Teraz to oni se kurwa mogą. Zestać. Jak daliście już Michałkowi broń palną, to kurwa nie ma chuja we wsi. To już jest inny poziom gry. Kurwa. Czy niby tu jest oświetlenie, a i tak chuja widać. No tu na przykład już nie ma. Aha, i teraz możemy sobie iść na górę. Dobra, ale to ja i tak sobie tu poszukam. Czegoś fajnego, może jeszcze jakaś fajna biała dziewczynka na mnie wyskoczy.
szczot na mojej krwi, ale nic z tego, bo mam Glocka 19. Pizdo. Come to daddy, kurwa. Kurwa, porobiło tych apteczek nawet. Za dużo drzwi. Ja kurwa nie rozkminiam już. The door is not assigned. Okej, czyli do tego pewnie będzie potrzebny klucz. Ktoś mi jest w stanie powiedzieć, kto tak niewiarygodnie przepizdę? Hello. Dobra, no kurwa, no. Panie doktorze. Czas najwyższy. What the fuck do you want? You're crazy. You're crazy. Don't go there. Come on. I can't. There's a big fucking gate, exactly. That's why I want you to come closer. The guy you shot, remember? What? I want him to die. Look, just open the gate, will you? I'm tired of all this. No, if you need gun in the bowling line, get it for me. Now. Bowling. If I do. To nie mógłbyś mi teraz dać strzelby na przykład? Ja dostałem klucz. Nie. Nie, bo on coś pod koniec powiedział, nie? I'd better go and get that gun for him. He said it's in the bowling alley. Okej, dobra, to zostawimy se tu Shotiego. I po niego wrócimy. Gdzieś tu była apteczka. Zdaje mi się. Zdaje się, że była tu. Exactly. I teraz tak, schodzimy sobie do bowling alley. Alley. Dobra, trochę skisłem, ale nic szczególnego. Kubra jest tu, lecimy dalej. Bowling alley była, proszę ja ciebie, proszę ja was, była na dole, z tego co się orientuję. No i Andrzej, i ty mi powiedz, czy jak ty to przechodziłeś, to kurwa nie cierpła ci za przeproszeniem pizda ze strachu? Bo ja przyznaję, że są momenty, kiedy wciąż podskakuję, tak? A mam za sobą parę horrorów. Tu była apteczka i bardzo dobrze. I teraz sobie wchodzimy tam. I pewnie tam będą przeciwnicy, ale to już nic nie znaczy. To nic nie znaczy, ponieważ mamy Glocka. A nawet ich nie ma. Ale apteczek się zrobiła, aż sobie jedną walniemy, słuchajcie, no autentycznie. Wierzyć się... Człowiekowi nie chce po prostu. No i gdzie ta twoja broń, skarbie? Czy on miał na myśli... To co my już mamy? Shotgun? Albo to co już zebraliśmy? To możliwe? Słuchajcie. To są szafki. Nie, w szafkach nie. Wolę sprawdzić to miejsce dokładniej. Tam jakaś kula. Aha. To jest jakiś Walter? P226? Chyba nie. Dobra, zostawimy sobie tu apteczki. No, byłem blisko, też Walter. Mamy do niego amunicję? Nie mamy. Czyli jest on nam na chwilę obecną niepotrzebny. Niby mógłbym zostawić latarkę, ale wolę nie. Chociaż nie, ja chyba i tak bym wolał zostać przy Glocku. Glock jest na 9 mm. Walter jest na ACP 45, zdaje mi się. Aha.
Teraz na górę. I on tam pewnie nie otworzy tych drzwi, bo to by było za proste. Okej, skarbie. Yes. Czemu nie? Ścigałeś chwilę? No, już się otwieram. Okej. Co jest, kurwa? Ostrzelił nas, ale nas nie zastrzelił. O kurwa, ej, to jest dobre. Na stałe nam się zmniejszył ten. Proszę ja was, kurwa... Ci to są fajni. Na stałe nam się zmniejszył pasek życia, to jest spoko. Wracamy za chwilkę. Okej, jesteśmy z powrotem. Czyli dobra. Okej, no to czyli to. No i bardzo fajnie, bierzemy sobie to. Teraz, czy wziąć apteczki? Dobra, nie weźmiemy. Chyba. Mogę? Dziękuję. Dobra. Sanatorium? What the fuck? Find a phone number. No dużo widać. Może... No tak, tak już jestem bardziej w stanie coś zobaczyć. Ciekawe, czego chce od nas. Ha. Czyli rozumiem, że musimy się wrócić pod jakieś drzwi z napisem staw. Przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz pytanie tylko, gdzie były drzwi z napisem staw. Cześć, bo tu jest jeszcze... I wracamy. No! No i dupa. O Boże. Jak to było możliwe? Przeładowałem. Dobra, wracam za chwilę. Dobra, jesteśmy w tym samym miejscu. Teraz pójdziemy sobie zaraz po tym, jak zajebiemy tą sukę. Napiszemy sobie grę dokładnie. Bardzo dobrze. I teraz musimy znaleźć drzwi do staw. Okej. No to już tu mamy problem. Okej, tam byliśmy. Wiem, co to jest. Dobra. Staw. Dobra. O! Akurat. Dobra, na chwilę pojawią się egipskie ciemności. Proszę się nie przejmować na tę metę. Dobra, już. Bardzo dobrze. Cokolwiek będzie po drugiej stronie drzwi, rozjebiemy to. Thank you.
dawaj. No. I'm ready. Cokolwiek będzie po drugiej stronie drzwi, jestem gotowy. Okej, okay. Nie było tak źle. Sobie użyjemy w takim razie. I coraz więcej zagadek ma tu, słuchajcie. Tylko te left broken plate. Dobra. The left half of a stone plate, something is but broken. Okay. Co będzie po drugiej stronie drzwi? Nie no, już panowie, przecież to jest refleks Johna Wicka. Ha! Nie ucz ojca, tam dzieci ojców chodzi, nie? Dobrze. Jeszcze żyjemy, to. No ej, chyba przecież przeładowałem, no. Dobra, wracamy za chwilę.